List miłosny od niego lub list miłosny od niej, w zależności kto jest osobą pytającą, czy mężczyzna, czy kobieta, dopasujcie sobie do swoich płci. Zapraszam, kochani, dzisiaj mamy do wyboru dwie grupy. Pierwsza grupa karty Lenormanda, ta oto talia i serduszko z napisem I love you, czyli kocham ciebie. I druga talia to ta talia, którą już znacie i przedmiot, czyli kamień z aniołkiem niebieskim. Wybierzcie sobie przedmiot lub talię, którą lubicie, która przyciąga Wam oko. Oczywiście w międzyczasie zapraszam Was, kochani moi, do subskrypcji mojego kanału, byście zostali tutaj już na stałe. Naciśnij, nakliknij subskrybuję i wybierz opcję dzwoneczek u góry, na samej górze. To wtedy YouTube powiadomi Ciebie o wszystkich moich nowych premierkach codziennych z wróżbami rozmaitymi na różne tematy. Zapraszam do subskrypcji. Oczywiście komentujcie, którą grupę wybraliście. Napiszcie mi koniecznie, interesuje mnie to bardzo, którą grupę wybraliście i czy to był trafny wybór, czy ta grupa z Wami rezonowała. Oczywiście zapraszam również do obejrzenia całej wróżby. Być może dwie grupy rezonują z Wami, zobaczymy. Kochani, również lajkujcie. Wspierajcie mój kanał, proszę również pisać e-maile, jeśli jesteście potrzebujący i pragniecie wróżbę indywidualną. Oczywiście ja Wam odpiszę o opcjach takiej wróżby, o warunkach takiej wróżby i wtedy możemy się umówić sami, indywidualnie, prywatnie. Dziękuję serdecznie i zaczynamy. Czyli zaczynamy od grupy pierwszej, grupa druga czeka. Grupa pierwsza. List miłosny od niego. List miłosny od niego. List miłosny od niego. List. Wow, już zaczyna się romantycznie. Pragnę szczęścia z Tobą i wyjaśnienia wszystkich spraw. Chcę, by wszystkie sekrety, wszystkie komplikacje i sprawy niewyjaśnione, niejasne wyjaśniły się w najkrótszym, najszybszym czasie. Pragnę, byśmy byli szczęśliwi. Uważam, że relacja nasza stoi pod szczęśliwą gwiazdą, jeśli tylko będziemy tego pragnąć. Pragnę być z Tobą właśnie szczęśliwy. Pragnę, by wszystko rozwinęło się dobrze, by się wyleczyło, uleczyło, rozrosło. Byśmy byli szczęśliwi, by nasza miłość, nasza relacja rozrosła się i dała nam szczęście, by była zdrowa, wolna od różnych toksycznych tutaj energii. Tęsknię za Tobą i myślę, szczególnie wieczorami i nocą. Śnię o Tobie, wręcz marzę. Wiem, że jesteśmy połączeni duchowo. Nie wiem, dlaczego mnie zablokowałaś, dlaczego mnie odepchnęłaś, dlaczego raptownie nie mamy kontaktów, nie mamy tutaj żadnych spotkań, żadnej komunikacji. Dlaczego nasze szczęście jest w tej chwili zablokowane? Tęsknię za naszą relacją i chcę wszystko wyleczyć. Tęsknię również za intymnością, za Twoją kobiecością. Tęsknię za seksem z Tobą, za romantycznymi momentami. Kocham Cię. Kocham Cię i tęsknię za zbliżeniem z Tobą. Mam do Ciebie uczucia miłosne, uczucia romantyczne. I te uczucia są piękne. Chcę kochać Cię i chcę pięknych, romantycznych momentów z Tobą. Chcę, byśmy byli szczęśliwi. Chcę, by wszystkie problemy, blokady wyjaśniły się. Tęsknię.
Dziękuję grupie pierwszej. Piękny, romantyczny list. I zapraszam grupę drugą. Grupa druga to aniołek. List miłosny od niego. 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 Pragnę stabilizacji z Tobą. Pragnę stabilnego, długotrwałego związku. Pragnę zarzucić kotwicę tam, gdzie Ty jesteś, gdzie żyjesz, gdzie przebywasz. Pragnę być z Tobą. Pragnę zostać przy Tobie. Pragnę zbliżenia z Tobą. Jesteś przepiękna, atrakcyjna. Jesteś kobieca. Twojej kobiecości pragnę. Pragnę pojednania, balansu, pięknej rodziny, atmosfery. Pragnę Twojej kobiecej energii przy mnie. Pragnę zbliżenia, pragnę seksu. Chcę się z Tobą spotkać, przyjechać. Chcę, byśmy wyjechali może gdzieś razem. Wspólną podróż. Chcę tu nowego początku z Tobą, nowej szansy. Chcę, by wszystkie jakieś nasze problemy, nieporozumienia się wyjaśniły, wyleczyły. Być może chcę również z Tobą dziecka, potomstwa lub nowej szansy. Nie wiem, dlaczego zablokowałaś mnie, zablokowałaś rozwój naszego szczęścia, zablokowałaś nasze szczęście. Ucięłaś, przecięłaś, uciekłaś, poszłaś. Nie mamy teraz komunikacji, nie mamy spotkań. Chcę, by się wszystko to wyjaśniło. Chcę być szczęśliwy. Chcę stabilnej relacji z Tobą. Pragnę stabilnych spotkań, stabilnej komunikacji. Chcę, byś dała mi nową szansę na wyjaśnienie spraw, na ułożenie naszej relacji znowu stabilnie. Chcę spotkania. Chcę zbliżenia. Daj mi szansę. Dziękuję grupie drugiej i do usłyszenia już wkrótce.